Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Mind Scanners. Kochani, ja wam powiem szczerze, że przed sekundą zacząłem nagrywać ten odcinek i poszedłem sobie tutaj do naszej Brity Brown. Ale to jest głupota, to co zrobiłem jest głupotą i cofnąłem znów dzień do zera, żeby to sobie zresetować. Mamy tu jeszcze Cloudy Blown, to nieśmiała młoda kobieta, której pasje są kwiaty, nigdy nie zwracała na siebie większej uwagi. Zmieniło się to miesiąc temu, gdy zaczęły krążyć plotki, że przybrała autorytarną osobowość. Ale żadna z tych osób nie jest na tyle blisko, żeby cokolwiek z nią robić. No można było na przykład do tej Claudii albo do Elise pójść i ją zdiagnozować, ale to nie ma większego sensu. Myślę, że lepiej byłoby coś zbudować, na przykład właśnie wszelki stres i osobowość, nawet w maksymalnym stresie. Tylko tak, robotanik nie wiem, czy nie usuwa właśnie osobowości. Napiszcie mi w komentarzach, czy przypadkiem ten robotanik nie usuwa właśnie tej osobowości. To jest napisane, że usuwa osobowość, ale nie wiem, czy to nie jest błąd tłumaczenia po prostu. Na razie tego nie będziemy brać. Myślę, że tam zostanie 60. Moglibyśmy sobie zrobić albo labirynt umysłu. 60, 60, 60. To w sumie można było zrobić tak. I to 70, 65. I to na przykład, dekoder siatkówki. Dobra, zróbmy labirynt. To ostatnio robiliśmy nawet, ale no wiadomo, nie wyszło to jak tak tam chcieliśmy. I zrobimy sobie na przykład jeszcze to. Nic innego nie zrobimy oprócz tych dwóch jeszcze, no ale tego nie chcemy. Od nas nie stać. To jest 50, to jest 65. No dobra, zróbmy dekoder siatkówki. Usuwa na raz do 3 punktów. Ta maszyna organiczna odzwierciedla duszę pacjenta poprzez oczy. Dopasuj wzór w celu usunięcia niepoczytelności z duszy. Użyj 3 okrągłych przycisków, by znaleźć sekwencję pasującą do symboli oku pacjenta. Ok, otwórz sekwencję, potwierdź sekwencję. A będziemy jakoś sobie tam to kalibrować. Dobra. Zostało nam 10 minut. Kończymy dzień. Lecimy do 25 dnia. Koniec dnia 24. Utrzymanie minus 7. Wiadomości dnia. Mamy dziś wielu widzów, gdyż dzisiaj przypada dzień fartownego obywatela. Zgadza się. Jeden z was obywatele stanie się szczęśliwym wygranym tygodnia bez utrzymania. A tegorocznym fartownym obywatelem jest... Przepraszam, wydaje się, że tracimy sygnał. Drodzy obywatele struktury, tu Jutrzenka. Jesteśmy tu, by was chronić. Nie słuchajcie struktury. Sączą wam do uszu same kłamstwa. Kontrolują wasze życia. System opieki nad zdrowiem psychicznym naszego miasta zmienił się w maszynę, by nas znormalizować. Skanerom myśli brakuje odpowiednich środków, aby właściwie dbać o pacjentów. Niektórzy skanerzy ignorują nawet ryzyko uszkodzenia mózgu, bo i tak otrzymają wynagrodzenie. Jeśli tylko choroba zostanie usunięta, dostaną wypłatę, niezależnie od konsekwencji. Nasze największe zagrożenie nie czyha na nas za bramami. Zewnętrzniacy chcą pokoju. Nie nasze największe zagrożenie. Nie nasze największe zagrożenie leży tutaj, w klejnocie struktury, w sercu naszego miasta. Boże, Shiro, co ty odpierdalasz z tym czytaniem? Czemu ty się tak jąkasz? Nie wiem. Przepraszam was. Nie wiem. Zająknąłem się. Konstruktor chroni nasze miasto, ale robiąc to, naraża życie nas wszystkich. Nie niszczcie ludzi. Niszczcie strukturę. Witamy ponownie. To była dziwna przerwa. O, wygląda na to, że wmontowaliśmy fragment filmu Przejęcie. Wrócimy po krótkiej przerwie. No właśnie, i teraz nadal mamy 70 albo 55. Nie wiem, czy do niej się w ogóle opłaca iść, naprawdę. Mamy wszędzie do niej daleko. Ja chyba pójdę do niej, do Claudii. A, jesteś na czas. Potrzebuję każdej pary rąk. Za chwilę wydaję ważny dekret i potrzebuję mieć moich doradców pod ręką. Naturalnie.
Jako konstruktor, moim obowiązkiem jest zoptymalizować życie wszystkich obywateli struktury. Niektóre decyzje mogą być trudne, ale pokładam moją wiarę w instrukcji. Oczywiście. Powiedz, czemu tu jesteś? Pora na skan umysłu, baby. To wygląda jak list odmowny ze szkoły wyższej. Ciekawe czyj. Z jakiegoś powodu czuję się bezsilna w tej kwestii. W rzeczywistości nie dostała się na studia. Konstruktora nie przyjęto na studia. Pomyłkowo zaznaczony list. W rzeczywistości nie dostała się na studia. Moje pomieszczenie kontrolne. Dzięki tym monitorom mogę czuwać nad każdym zakątkiem struktury. Oto system ścieków. Wygląda na to, że działa bez zarzutu. Twierdzi, że zarządza strukturą. Karta identyfikacyjna. Kawałeczek plastiku, który daje nosicielowi przywileje, jednocześnie śledząc każdy jego krok. Eleganckie rozwiązanie. Przecież muszę czuwać nad moimi obywatelami, a nie mogę być wszędzie naraz. Myśli, że jest konstruktorem. Wydaje się, że Claudia Blaum zmieniła swoją osobowość na konstruktora. Dziwny rodzaj pochlebstwa. Niepoczytalny. Automimikra, przepraszam. Ilość 28. Tym osobowości obdarzający. Blablabla. Shiro, czy ty możesz w końcu zacząć normalnie gadać? Ten font mnie też troszeczkę irytuje. Nie wiem czemu. Jestem może jakimś dyslektykiem. Nie wiem. Nie mam zdiagnozowane nic oczywiście. Straże, bezczelność skanera wymaga natychmiastowego ukarania. Straże? Gdzie jesteście, gdy was potrzebuję? Straże! Lecimy na terapię, baby! It's coming crazy! O, wilku mowa! I akurat mamy to, co chcieliśmy. Więc tak, w ogóle weźmy sobie to wszystko, odłóżmy jak trzeba. Potrzebujemy nowej rzeczy, żydowskiego świecznika i potrzebujemy też tego. I dodatkowo wziąłbym jeszcze labirynt. O, i gitara. I lecimy z tobą. Dobra, lecimy z tym najpierw. Widzę jeden. Żydowski świecznik. Dobra. Następne. Zrobiłbym to. 2, 4, 6, 8. Teraz nowość. Nie widzę. Trójkąt i dwa robaki. Trójkąt i dwa robaki. Żydowski świecznik po raz kolejny. I zjebałem to. Nie! Nie chciałem tego. Usunąłem mi osobowość, ale chyba jest jeszcze szansa. Jest jeszcze szansa. Fuck. Jakie to jest durne! Udało się ją odzyskać, dobra. Udało się ją odzyskać. Polećmy sobie z tym. 2, 4, 6 chyba tam było, ale nie jestem pewien. Tak. Żydowski świecznik po raz kolejny. Nie lubię tego. Raz, dwa, trzy. Kurde, to było to. No, przecież zrobiłem to! Bez ja. Mgła. Teraz 2, 3 widzę. No 6 zostało, dobra. Trochę się zestresowała koleżanka. No 6 bomba już nie wybuchła.
Znów jej usunąłem, ja pier... No nie... No, usunąłem ją. Kurczę, kochani, jednego mi się nie udało. Zdążyłem mi tylko zregenerować pasek osobowości i dupa. Ajajaj, ale jestem zły na siebie, naprawdę. Ale jestem zły na siebie. Jedną sztukę nie zdążyłem. Koniec dnia 25. Dobra. Ale przynajmniej ma już na maksa. Wiadomości dnia. Wygląda na to, że zewnętrzniacy budują niewielkie osiedla pod murami miasta. Urzędnicy murów opisują sytuację jako dziwną. Naprawdę wygląda jak małe miasto, mówi jeden z urzędników. Na daną chwilę około 8000 zewnętrzniaków przebywa w tych osiedlach. Dobra, no musimy ciebie skończyć, przyjaciółko. Musimy ciebie skończyć. Moje uszanowanie, czy zgodzisz się towarzyszyć mi w spacerze, żeby podziwiać idealny obwód naszego miasta? Nie, chcę ciebie skończyć. Raz, dwa... I te dwie. Terapia ukończona. No tylko dużo straciliśmy czasu. Uff. Jaki miałam dziwny sen. Byłam konstruktorem. Tak pewna siebie i wszystkiego wokół. Czułam, że widzę mechanizm wszystkiego, niczym w zegarze. Bardzo, bardzo dziwne. Czy to tobie zawdzięczam wybudzenie? Tak, mnie. W takim razie dziękuję. Muszę przyznać, że było to interesujące doświadczenie, ale chyba wpakowałoby mnie to w kłopoty. Muszę pamiętać wysyłać ci kwiaty. Dziękuję, skaner. Wszystkiego dobrego. No problem. Babcia ma 90, no musimy do ciebie lecieć teraz. Dużo z tobą nie zrobimy, niestety. Buu, haha, przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Świetne masz, kurwa, żarty. Dobra. Robimy to tak. Nie wziąłem tych, co chciałem! Shit. Nie wziąłem tych, co chciałem. Tylko teraz nie wiem, czy mogę znów zrobić to, co chcę, tak? Mogę terapię, dobra. Dobra, zmieńmy to. Bierzemy to, co trzeba. Bierzemy to. I bierzemy to takie dziwne cudo. Oto. Dobra. Ale nie ciebie chciałem. Chcę ciebie. Ty tam masz takie duże ustrojstwo. Trochę mniejsze. A, coś mi się zhaczyło, co jest z gro? No nie róbcie sobie jaj, proszę, o. Mity światło na zero, dobra. Włącz lewe oko, dobra. Jestem głupi, dobra. Ja pierdzielę. Dobra. I teraz to, nie wiem, czy mi się uda. Przełącz włącznik 18 razy, no porąbało was. Zmień tym światło na kreskę. To włącz urządzenie. Włącz włącznik 10 razy. Ustaw rytm na 3. Dużo nie zrobimy. No coś przynajmniej ogarniamy. Dobra. No nie udało się. Czas minął. Dzień roboczy dobieg końca, bo to wymaga dalszej terapii. No, non stop wymaga terapii. Otrzymujesz piękny bukiet kwiatów od panny Blum. Wraz z notatką dziękuję, że mogłem zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, po co żyję. Ja ty daję ci niewielki przypływ energii. Hej, skaner, tu Luna. Słuchaj.
Przydałoby nam się twoje towarzystwo podczas małej wycieczki. Wiemy, że masz dużo pracy nad tkanami i tak dalej, dlatego płacimy 5 kapoków. Dobra. To powinna być bezpieczna wycieczka. Ale nie musisz dołączać, jeśli nie masz czasu. Spotkamy się pod wielkim wiatrakiem. Zapłacimy ci później, pasuje? Wielki wiatrak, tak? No dobra, no. Kasy mamy dużo. Gdy docierasz do wielkiego wiatraka, Luna i trzech innych jutrzynkowców próbuje zhakować kamery ochrony w okolicy. Dostają się do systemu i je wyłączają. Okej. Oto plan. Ty odwracasz uwagę tego urzędnika, o tam, podczas gdy my włamiemy się do pomieszczenia technicznego i kradniemy trochę sprzętu. Przeprowadź na nim skan umysłu. Skan umysłu? No. Po prostu powiedz, że na polecenie konstruktora przeprowadzasz skan umysłu na wybranych urzędnikach. Kupi to. Urzędnicy są kompletnie pod kontrolą władz. Gdy idziesz w kierunku urzędnika, który odwraca się do ciebie, widzisz, jak czwórka jutrzynkowców powoli podchodzi do wejścia do budynku technicznego tuż za jego plecami. Stać! Podajcie cel wizyty, skanerze myśli. I to szybko. Dostaliśmy cynk, że jutrzynka planuje dokonać kradzieży gdzieś w pompach. Zatem, o co chodzi? Skan umysłu. Co? To dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Jutrzynkowcom udało się dostać do pomieszczenia technicznego. Luna przytrzymuje drzwi i gestykuluje do ciebie, by mówić dalej. Widzisz, prawie 20 lat pracuję dla konstruktora. Zawsze. Jesteśmy powiadamiani, zanim coś takiego nastąpi. Cóż, zadzwońmy i sprawdźmy to. Dobrze, zadzwoń. Za jego plecami jutrzynkowcy się wymykają. Niosąc maszynę, która wygląda na bardzo ciężką, ale Luna usłyszała waszą rozmowę. Podchodzi do was. Urzędnik sięga po swój radiofon, jego klatka piersiowa wybucha i mężczyzna upada na ziemię. Luna opuszcza swój zygzaper. Szlak. Zostaw go. Ruszamy. Skaner. Uciekacie z miejsca zdarzenia, zanim zjawi się tam więcej urzędników. To nie powinno było się wydarzyć. Było za blisko. Kurwa. Nie mieliśmy wyboru. Musieliśmy zabić tego faceta. Przepraszam, że cię w to wciągnęłam. Mimo to misja zakończyła się sukcesem. I nikt z nas nie został złapany. To twoja zapłata, skaner. Z 5 kapoków. Wypchaj się tymi 5 kapokami. Mogłeś sobie dać spokój. Mike Zipota. Lider Mike Zipota i Half Zippies, jedna z najsłynniejszych gwiazd rocka struktury. Niestety jego zwyczajowe przesłanie o nadziei nabrało cenniejszych tonów, ciemniejszych tonów. Cenniejszych. Dobra, lećmy do niego, zdiagnozujmy go przynajmniej. Czego chcesz? Skaner myśli. Jesteś tu, by mi pomóc. Pilnować wszystkiego. Nie wydaje mi się, bym miał dużo czasu. To się może zdarzyć w każdej chwili. Uważaj na cokolwiek groźnego. Wiatrak, ciężkie przedmioty spadające z nieba. Nie wiem, cokolwiek. Myślisz, że umrzesz? Och, jestem tego pewien. Jestem absolutnie przekonany, że umrę w wieku 27 lat. Nie wiem jak to wiem, ani jak to się stanie, ale jestem tego pewny. A to nie jest ten słynny klub 27? Chyba tak, klub 27 definitywnie. Zaatakują mnie uciekające polipendy? Może wpadę w klimatyzator? Natychmiastowe spalenie w wyniku wcześniejszego przytopkowania z zyk pyłu? Pozostaje mi jedynie czekać. Musisz mi pomóc. Skaner myśli. Tu pod moim łóżkiem to jakiś rodzaj pentagramu. Może jakaś antyczna klątwa. Po jego przekątnej są porzucone kości kurczaka. Może to jakiś obłąkany fanatyk. Paranoik. Spójrz na ten dźwig. Niesie ciężki ładunek cementu. Ale patrz na tę linę. Cała postrzępiona, może puścić w każdej chwili. Myśli o katastrofie. Mój kremowy zyk strunowiec, ta dziecinka daje kopa. Kiedy na niej gram, czas się zatrzymuje. Albo przynajmniej kiedyś się zatrzymywał. Teraz wciąż słyszę tykanie zegara śmierci.
Nie może się zrelaksować, biedny. Zipota wykazuje ekstremalne tendencje paranoidalne i wierzy, że umrze w wieku 27 lat. To czyni go niezdolnym do występów, a komponowane przez niego piosenki nigdy nie były gorsze. Niepoczytalne. Sławofobia, ilość 31. Matko Boska. Kapitan. Nie wiem, co o tym myśleć. To znaczy, wiem, że znasz inne rzeczy, ale co jeśli twoja maszyna to właśnie to, co mnie dopadnie? Weź, bo cię pierdolne. Dobra, potrzebujemy. Zmieniamy sprzęty, chociaż chyba nawet nie musiałem. Może jednak musiałem. I lecimy z tym koksem. To dramat. Dobra, kółeczko. To nie jest kółeczko. No weź. Gdzie jest kółeczko? O, tu jest kółeczko. No jak? Ja pierdzielę, trójkącik. Bardzo łagodny trójkącik. Teraz to może zróbmy. Jak to? Co? Chciałem mieć ten sprzęt, co trzeba. Nie to, co chciałem. Nie to, co chciałem, fuck me. No dobra, no. A mogę zrobić to na przykład? Trójkąt. Dwa razy trójkąt. I teraz to, jakby się udało, to by było fajnie. No ale i tak jesteśmy w dupie, jeżeli chodzi o czas. Trójkąt, kwadrat. Poszło. Akurat. I tak będzie trzeba pamiętać o jego stanie psychicznym. Koniec dnia 27, minus 7 kapoków, standard. Patrzysz w górę, obserwując strukturę zza bram. Budzi tak szacunek, jak i przerażenie. Wiadomości dnia. Widziano podejrzaną grupę ludzi wspinającą się na zakazaną część murów niedaleko bramy północnej. Urzędnicy w północnej części Splendorów twierdzą, że sprawcy coś knuli i proszą obywateli, by uważali na wszelkich podejrzanych osobników, kręcących się po okolicy. Z innych wiadomości, zewnętrzniacy nadal gromadzą się pod naszymi bramami. Najnowsze szacunki mówią o 12 tysiącach. Ten się stresuje dalej. 25-80, no dobra, dokończmy ciebie może. Zwiedzający często narzekali na niegrzeczne zachowanie Derin. Jest szybką i wydajną kasjerką, ale odmawia odpowiedzi na jakiekolwiek pytania związane z wystawą. Więc jej zwierzchnik jest ostatnią ofiarą jej milczenia. Wygląda jak jakiś alien. Dobra, idziemy do ciebie, przyjacielu. Tylko tak, muszę zmienić definitywnie sprzęt, którym cię diagnozowałem. Dobra, dobrze, przetrwajmy kolejny dzień razem. Tu się pomyliłem. Ja nie chciałem tego, tylko chciałem to. Tak? Tak. Pierdykłem się, no. Zdarza się. Terapia i lecimy. No nie, zjebałem to chyba. Jezu! No skurzę się zaraz, naprawdę. Kto to kurde wymyślił? Dobra. Delikatnie, delikatnie. Ja bym dawno zrobił tamto w wersji normalnej. Dobra, tak. Lecimy z tym. To będzie to? Chyba tak. Mgła. Daszki. Raz, dwa. Widzę dwa. Trzy daszki widzę.
Jezu, ja tego nie zrobię dzisiaj. Ten jakiś jest naprawdę dziwny typ. Ten jest dziwny. Dwa widzę. Może jednak zróbmy to, może nie. Teraz jakie? Trójkąt, kwadrat, kwadrat. Teraz zaraz pamiętaj, trzeba zrobić kolejne. Trójkąt, kwadrat. Kwadrat, dobra, i to idzie tu. Nie lubię tego definitywnie. Tylko tak, to by zaraz pierdyknie. Jezu, kto to kurwa wymyśla? Dobra, udało się. I tu idzie kuleczka. Bo to taka chyba. Ja pierdolę, o jeden róg za mało, naprawdę. Byście się wstydzili. Znów to gówno. Gwiazdka. Naprawdę. No jak? Nie wiem, nie wiem, co tu się odwaliło. Naprawdę nie wiem. Jeszcze jedna pomyłka jest zestresowany, biedny. Dwa, cztery, pięć. Chyba 5, nie wiem. Ty w ogóle umiesz liczyć? Świetnie. Złapał stresa. Mike Zippo został stresu. Pepe została zatrzymana. Świetnie. Umieram. Ach, nareszcie doczekałem się śmierci. Widziałem. Wiedziałem. Ach. Mike wybiega, ale nie dociera zbyt daleko. Wpada wprost pod śmigacz i ginie na miejscu. No jaja se robicie teraz ze mnie, prawda? Nie to. Jezu. Ten typ to był dramat. Kochani, ten typ to był dramat. Naprawdę. Ale zrobiłem go. Zrobiłem go i to nawet jeszcze w tym samym dniu. Robiłem go 7 razy. 7 razy go robiłem, bo normalnie albo mi wpadał pod skuter, albo zapominałem o osobowości. W sumie teraz też bym prawie zapomniał. Boże, ten typ to był dramat. O cholera. Wygląda na to, że to zmyśliłem albo coś. Nikt przecież nie może znać przyszłości. W każdym razie muszę jak najszybciej dostać się do studia. Niesamowity kawałek gra mi w głowie. Do zobaczenia i dzięki wielkie. Weź się pocałuj w nos. Oj. Niepotrzebnie się spieszyłem. Niepotrzebnie się spieszyłem. I tak już nic z tym nie zrobię. 65. No w sumie możemy to zrobić. Na chwilę zatrzymuję upływ czasu. Ten kryształ energetyczny zahipnotyzuje twojego pacjenta. Mnie nie głupie. 8 kapoków. No dobra. Użyj suwaka, by kołysać kryształem w stałym tempie. No może być to ciekawe, może być to ciekawe. Ja bym na razie użył tego zamiast stresu. Tyle. A jeszcze nie kończę tego dnia. Już nic na pewno nie zrobię, tak? 35. Kurde, mogłem to tu zrobić. Nie, już nic nie zrobię. Dobra. Kończymy dzień. Koniec dnia 28. Utrzymanie minus 7. Agentka z Lipoty właśnie przysłała ci 2 bilety na ich koncert w Spodku za 2 miesiące. Mówi, że muzyk czuje olbrzymią ulgę, przepełnia go energia i jest ogromnie wdzięczny za pomoc. Pójdę z tobą, jeśli nie masz towarzystwa. Spoko. Hej, słonko, złowiliśmy rybę. Przyjdź ją obejrzeć. Jezu, czemu wy tacy zestresowani jesteście? Casey Lotun
Przyjaciele nazywają go Perła Casey, bo obsesy i niech Przyjaciele nazywają go Perła Casey, bo obsesyjnie chroni swoją kolekcję zabawek i gier, największą w całej strukturze. Przyjaciele zaczynają się martwić, że jego kolekcja wymyka się spod kontroli. Czemu ty się tak denerwujesz, gnoju? Lecimy tu. Udało nam się przemknąć stary radiofon do zewnętrzniaka za bramą. Nie poszło całkiem po naszej myśli, ale było warto. I tak, jak sądziliśmy, chcą współpracować i wspólnie obalić strukturę. Do tego niektórzy z nich twierdzą, że mają moc. Moc pulsu. Dokładnie takiej armii nam trzeba, by zniszczyć strukturę. Nie mogę się doczekać, by otworzyć bramy i zobaczyć strefę zewnętrzną na własne oczy. Kiedy wspomnieliśmy o twojej córce, zamilkli. Chcą z tobą porozmawiać po twojej wizycie w instytucie. Idź teraz do instytutu. Wszystko jest gotowe. Nasz ochroniarz czeka przy wejściu D12. Dobra. Klejnot. Dzielnica Klejnot struktury. Miasto w środku miasta. Siedziba konstruktora i Instytutu Zygnozji. Rdzeń centrum serc struktury. A, skaner myśli. Prosto przed siebie i uważaj na siebie. Podaję ci fartuch laboratoryjny i otwieram przed tobą drzwi maksymalnego zabezpieczenia. Wejdź. Po przejściu kilku korytarzy w końcu docierasz do pomieszczenia reaktora. 5 osobnych kontenerów otacza większy metalowy rdzeń. W każdym kontenerze widzisz pacjenta, podłączonego do przewodów, które wychodzą z kontenera i idą do rdzenia. W trzecim kontenerze znajdujesz swoją córkę. Ma zamknięte oczy. Obserwujesz ją, mając nadzieję na jakiś znak życia. Dotknij szyby. Jej oczy lekko się otwierają. Światło zaczynają migotać. Nie podoba mi się to. Wyciąga coś ze mnie. Do ich maszyny. Uspokój ją. Proszę, zabierz mnie stąd. Obiecuję. Słyszysz, że ktoś zbliża się do pomieszczenia. Przesyłasz córce ostatni uśmiech otuchy i opuszczasz instytut. Wyjdź. Koniec dnia 29. Utrzymanie -7. Dziękujemy za twoje starania. Wiemy, że nie było to dla ciebie łatwe. Wydaje się, że twoja obecność wpływa na jej moce. Jeśli jej puls jest tak potężny, jak zakładają, możemy użyć jej mocy, by wysadzić bramy. Zniszczyć strukturę. Użyć jej pulsu do wysadzenia bram? Wydaje się, że twoja córka jest równie cenna dla jutrzenki, jak i dla konstruktora. Właśnie, pytanie, kto chce bardziej wykorzystać. W okazji, strefa zewnętrzna jest pełna ciałowładów, i innych zmutowanych potworności. Te bramy stoją nie bez powodu. Cóż, wracaj do pracy, skaner. Ciałowładów i innych zmutowanych potworności. Ten się kurwa stresuje, jebaniec, no. No nic, nie idziemy do niej, no musimy ją dokończyć w końcu. Żółty mus stresuje, biedny. Prądko, ale tu jestem. Wiem, że tu jesteś, bo cię nie zostawiłem. Znaczy, no bo cię tu zostawiłem właśnie. Bierzemy to, bierzemy... A to nie było to chyba. Nie, to było to. Bierzemy sobie ten kwadracik. Tak, to było to. I to było jeszcze to. Terapia. Spróbujmy tego. Nie wiem, jak tego używać. A, to po prostu tak. Dobra, dobrze wiedzieć. Kuleczki są tu.
Dobra. Teraz możemy zrobić to. Jezu, jakie to są dziwne. Raz, dwa, trzy. Chyba tak. Dobra. To będzie trójkącik taki dosyć mocny. Miej tu światło na X. Shiro, jesteś debilem. Jezu, nie mogę z tym, naprawdę nie mogę z tym. Weź przeleć, o. O. Jakie to jest mega kurde dziwne. Bo na padzie byłoby lepiej. A jebał cię pies. Bez sensu. Ja już wolę to tym robić. Ustaw częstotliwość na 75 tysięcy. Włącz lewe oko. Włącz urządzenie. Ustaw rytm na 2. Naprawdę, to jest dramat. Dobra, teraz to. Nawet nie. To. Ustaw częstotliwość na 5 tysięcy. Przełącz włączyć 17 razy, no kurwa, was porąbało. Włącz urządzenie. Zmień to światło na półko, czyli to musimy zrobić. Mostki, raz, dwa, dwa są chyba tylko. Ostatni. Nie! Nie, proszę, nie róbcie mi tego, weź spadnij tu. O. To było to. No i nie zdążyłem. Jednego zabrakło, ale przynajmniej odzyskałem jej osobowość. Przynajmniej to, naprawdę. Jestem zadowolony przynajmniej z tego powodu. Koniec dnia 30. Utrzymanie minus 7. Kasa nam się kurczy. Pozdrowienia, skanerze myśli. Twoja córka czyni postępy. Nie ma powodów do niepokoju. Przetrzymamy ją tutaj jeszcze kilka tygodni, by zapobiec przy rozprzestrzenieniu się infekcji. Wróci do ciebie zdrowsza niż kiedykolwiek wcześniej. Struktura. Ja się denerwuję. Coraz bardziej. 55. Dużo, no. No chodźmy, skończymy, no już. Kurde. Dawaj. Zostało chyba tylko to już. Jak to złe urządzenie? To zostało? To zostało, przepraszam. Robaczki. Raz, dwa, cztery, sześć, osiem. Dobra, weź, idź w cholerę i nie wracaj. Ja się z tobą umordowałem, jak nie wiem. Och, widzę swoje dłonie. Znów tu jestem. Wierz mi to dziwne uczucie zniknąć, potem wrócić. Muszę przyznać, że powoli się do tego przyzwyczajałam, ale tak jest lepiej. Znacznie lepiej. Koniec z chowaniem się. Dobra, ty jesteś wiecznie zirytowany. Nin Xu to tajemnicza kobieta, właścicielka ciekawostek Xu. Sklep był zamknięty od kilku tygodni. Plotka głosi, że Ning została przeklęta przez jeden ze swoich artefaktów. Dobra, no idziemy do ciebie. Żółty książę, kurde, no. Wiem. Mój spadek jest prawie całkiem wyczerpany. Bla, bla. Nie mogę zapłacić utrzymania. Wystawisz moją kolekcję na aukcję, a takiego, kurwa. Ta kolekcja to moje życie. Moje... Czekaj. Nie jesteś poborcą utrzymania? Nie. Skaner. Myśli? Nie wyzywałem skanera myśli. Powodzenia w kopaniu w moim mózgu. Jest wymieniony moralnością w stanie idealnym i nieprzedziurkowanymi wspomnieniami. Wszystko w porządku alfabetycznym naturalnie. W stanie idealnym?
Nic nie jest poplamione. Tak jak moja kolekcja figurek, gier i plakatów filmowych. Żadna brudna łapska nigdy nawet nie zbliżyła się do mojej kolekcji. Nigdy. Moim zdaniem to jesteś normalny. Upierdolnięty, ale normalny. O, ten okropny poborca utrzymania. Nie przypominaj mi. Spadek u moich rodzicach jest prawie na wyczerpaniu, więc nie dam rady zapłacić utrzymania. Ale chuj z tym. Nie mogą tak po prostu zabrać mojej kolekcji. Wydał całe oszczędności. Wysileniem po prostu. Plakat nowej wersji Tygrysiego jest Jęzora, która wyszła 7 lat temu. Wydałem 50 kapoków na oryginalny plakat. Najlepsza wersja z dotychczasowych, tak w ogóle. Bezdyskusyjnie. Jak się nie zgadzasz, idź się walnij w łeb, okej? Nie lubi dyskusji. Drogie hobby. Dwa pasowało w sumie. Początek mojej kolekcji. Płatki śniadaniowe, chrup budowniczy. Mam każde pudełko produktów śniadaniowych, jakie kiedykolwiek produkowano, a wciąż pojawiają się nowe smaki. Wynajmuję dodatkową salę na ich przechowanie. Zgonny zbieracz. Jesteś pierdolnięty, ale tak po prostu pierdolnięty. Ten zbieracz nie zna granic, jako że kolekcja Casey rośnie z dnia na dzień i jego konto bankowe zostanie wkrótce wysłane do cna. Kiedy nadejdzie ten dzień, będzie zmuszony opuścić strukturę, gdyż odmawia sprzedania swojej kolekcji. Poczytalny. Jesteś poczytalny. Typ osobowości przedsiębiorca. Nie wymaga terapii. Po prostu polecisz, dziadu, i tyle. Własnik jest poczytalny. Nie są wymagane dalsze działania. Dobrze, cieszę się, że to ustaliliśmy, a teraz wyśledź mi przysługę i zejdź mi z oczu, żebym mógł iść kupić świeżo wydaną, limitowaną edycję Bongo Dung. Cieszę się, że cię wykopię niedługo. Dobra, tu już dalej sobie nie polecimy. Niestety, czy możemy sobie coś jeszcze kupić? 65, 35, no patrzcie, jedna sekunda, no. Jedna sekunda. Dobra, no co? Kończymy dzień. Koniec dnia 31, utrzymanie standard. Cześć, chciałem ci podziękować. To zmieniło moje życie. Doprawdy, nie wiem jak ci dziękować. Wysłałem ci mały prezent na dowód mojej wdzięczności. Otwórz paczkę. W środku jest połowa wisiorka przedstawiającego ducha w kształcie serca. Tylko tyle. To jest kolejny cwany lis, który musi być szybko zdiagnozowany. Steve ma mechaniczny implant w mózgu. Istnieje podejrzenie, że samodzielnie zmodyfikował ten implant, co według jego współpracowników powoduje, że ostatnio źle się zachowuje. No dobra, lecimy. No to już obelga. Nie musisz skanować mojego umysłu. Ten umysł to 100% skompresowanej wiedzy. Rozsadzi te twoje maszynki na części. Okej. To mi przypomina tego faceta, który wysadził sobie głowę, próbując podłączyć swoje info gogle do TX-41. Haha. Eksperymentalny albo brak empatii. Brak empatii. Bioskórny suplux podłączony do influentrycznego rdzenia? Interesujący koncept. Maniak technologii. Pospolicy urzędnik. Dajcie maszynom wykonywać waszą pracę, wy niekompetentne worki mięsa. Nieufanie cyborgom. Wysoce inteligentny i wykazujący lekceważenie i brak empatii w stosunku do tych o niższym IQ, Steve czuje niekontrolowaną miłość do maszyn, która przekształca się w pragnienie dominacji za pomocą technologii. Niepoczytalne. Kupi do technika, ilość 32, przedsiębiorca, standard. Ty i te twoje maszyny to kupa złomu. Wyleczyć mnie z czego? Bycia mądrzejszym od ciebie? Spróbuj, psychol. A ci tam kurwa, psychol. Jak się zaraz podłączę pod 230, to ci się odechce. To ci się odechce. Dobra, to i te kropeczki. Te kropeczki są tu. Lecimy. Może jeszcze zdążymy trochę, przynajmniej terapia.
Dobra. Lecimy z tym. 2, 4, 5 chyba. Tych nie lubię naprawdę. Trójkąt i te x-y. Więc trzeba będzie go wzmocnić. O, to lubię bardzo, naprawdę. Niestabilność. To jest bardzo fajne do robienia. Lecę z tym, to jest szybsze. Nie zawsze to prawda, ale zazwyczaj. Gdzie to jest? To jest to. Nie, to nie to! Teraz. Zagadałem się, zapatrzyłem, wiecie? To jest to. To jest znacznie szybsze, o ile się dobrze kliknie. Jeszcze trzy te. DNA, trójkąt, X. DNA, XX. Oddanie zostawiamy. Oddanie też zostawiamy. Dwa razy oddanie, żeby się trafiło. Motywacja też zostawiamy. No i już cię nie lubię. Dezorientacja. Giełka. Teraz 2, 3, 2, 4, 6. Dobra. Jeszcze zdążę. No i fajnie. Aj. Czas minął. Twój dzień roboczy dobiegł końca. Obywatel wymaga dalszej terapii. Tylko on się teraz znów zdenerwuje, biedny. Koniec dnia 32. Utrzymanie minus 7. Standard. 30 kapoków zostało. Moi drodzy, i to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Resztę zobaczymy sobie oczywiście w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej!